Jest straż miejska. Trochę przypał. Myślałem, że możemy, bo tutaj kilka aut stało. Myślałem, że to ma to dla nas. Tym sposobem chyba będzie trzeba to odholować. Wyjdziemy, będziemy rozmawiać, dobra? Oczywiście, że tak. Udało się. Skończyło się na pouczeniu. Bardzo dziękuję miłym paniom, dwie panie strażniczki miejskie. Tu nie można stawać i po prostu widząc 7 samochodów nie zauważyłem tego, bo tutaj dosłownie cała ta uliczka była w naszych samochodach. Przeparkowujemy i jedziemy dalej. Mało tego miejsca macie, kurde. Tą walizkę macie w planach naprawdę spakować tam, w tamto miejsce? Zaoferowałem pomoc, ale nie chcą panowie. No to jeszcze trochę wam się zejdzie, widzimy się w Wiśle. A tak jak powiedziałem, jedziemy teraz do Wisły. To co się dzieje dzisiaj w Katowicach, to jest hit. Zobaczcie na tablicę rejestracyjną. Naklejona jest na taśmę klejącą. Niestety, trzeba sobie radzić w życiu. Majek na szczęście ma blachę, no ale Tomek nie dał rady. Jasne, że tak. Przed tą BM-ką Bugatti Chiron. Jadą wszyscy. Pięknie to wygląda. Wjechaliśmy teraz do Wisły, do Crystal Mountain. Tu będziemy mieli chyba też imprezę albo kolację. Jak zwał, tak zwał. Ja się boję troszeczkę o dach w tym samochodzie, ponieważ zobaczcie, jak to wygląda tutaj. Tu, zobaczcie, jest tak blisko tego dachu. To wszystko, że masakra. Takie miejsca to jest domena pozytywa. Już nie pierwszy, nie drugi rok tak naprawdę. Jemy posiłki wieczorne w takim towarzystwie samochodu. Tym śmigłowcem już śmigałem w grudniu. Tak jak wczoraj w poprzednim materiału już wam mówiłem. Tego filmu nie zobaczycie, ale zobaczyliście wczorajszy i dziś tym będziemy za chwilę lecieć. Oklejony nawet śmigłowiec. Barwy Teamu 77. Co to za sprzęcior? Robinson 44, Raven 2. Na pewno jest wyjątkowy, bo ma obszycie Lamborghini. Żaden helikopter na pewno tego nie ma w naszych okolicach. Obszycie Lamborghini i to, co wam mogę zdradzić, taka ciekawostka. I ta firma, która robiła chłopakom z Sąpolu całe obszycie, robi mi też jeden z samochodów, który już za jakieś, myślę, 2 miesiące będzie pokazany na YouTubie. No widać, jest. O. Widać. Pod sufitka świeci jak w Rolsie. Pilot. Wszystko możesz sobie ogarnąć. Zarąbista sprawa. No i pasuje do czerwonego, do zielonego performante pasuje. Bo też macie performante z tego co pamiętam. No Huracana i tak. Urusa, nie? Tak. Też zielony. Wszystko w jednym kolorze. Da się. Co, pośmigamy sobie dzisiaj? Pewnie, nie? Ty masz licencję? Tak. Ile ty masz lat? 17. I masz licencję już? No. Czyli możesz legalnie prowadzić ten śmigłowiec? Tak jest. I będziesz to robił? Na co? A który to będzie twój lot? Który mój to będzie twój lot? Ojen, niezliczony. Okej. Okay. 100 godzin już przelata. Czyli mogę ci zaufać? Chyba tak. No nie dobra. Wiem jak z twoją dziewczyną. Powiedz mi, poprzedni pilot, to nie ty lądowałeś? Coś słabego tutaj zrobił z tymi płozami. Powinno być troszeczkę inaczej, na równi, tak? Do tego się nie przyznaję. To nie ja, naprawdę. Próbujemy. To będzie odpala za pierwszym. Próbujemy. To będzie mój druga styczność z drążkiem i chyba piąty lot z tego co pamiętam. No ja wsiądę bez słuchawek. Mamy mapę położenia 360, ale to są emocje. Startujemy. Zrobiliśmy troszeczkę wiatru, ale teraz już spokojnie lecimy, wzbijamy się w powietrze. Zobaczymy jak wygląda nasz hotel. Tutaj są wszystkie samochody. Tam raczej nie damy rady, chociaż może. Śmigłowce to jest coś, co się chyba nigdy nie nudzi ludziom. Pilotom. Zobaczcie teraz. Pozdrawiamy. I po takim manewrze można się spokojnie oddać w toalecie wymiotom. Tata mówi na drinka podlećcie. Nie ma problemu, podlecimy na drina. Zobaczcie, co się dzieje praktycznie bokiem. To się nazywa drift śmigakiem. Na basenie od razu zimno się zrobiło. Całkiem mocne przeciążenia są. Na tyle mocne, że czucie nawet w żołądku. O, panie. Wszystkich z balkonów można podglądać. A jeżeli jest za gorąco w śmigłowcu, to można sobie wykolić. Jakby spróbować tutaj wylądować. Jeszcze raz. O,
basenu, zamoczyć trochę stópki. A nie wpadlibyśmy w taki wir, takiego braku odpychania się? Jak to powiedzieć? Coś niesamowitego. Ojej, było mocne przeciążenie. Przeciążenia są mocne. A to jest tak zwany zimny łokieć. Wersja helikopter, zimny głowiec. W zasadzie chyba podobna nazwa to jest zimny głowiec. Helikopter to była angielska. To było mega mocne. Nie czujecie tego może nawet na kamerze, ale możecie sobie wyobrazić, że to co teraz robimy jest mocno przeciążające. Teraz próbujemy zawisnąć troszeczkę niżej. Bliżej środka hotelu. Już jesteśmy na wysokości ostatniego piętra prawie. Jest mega ciężko jednak to wszystko, bo śmigłowiec jest obciążony, 4 osoby, które mamy. Bardzo dużo paliwa, bo praktycznie cały zbiornik. Dzięki, zup. My do następnego, do zobaczenia kolacji. A my muszę odpocząć chwilkę, muszę chwilę odpocząć, było grubo. Chłopaki teraz odlatują. Mam nadzieję, że im nie przeszkadzamy, siedząc sobie tutaj. Chmury dymu. Ale zrobili taki chłodek, że mogę lecieć dalej, drugi raz, już mi dobrze. Naprawdę miałem moment, w którym poczułem się gorzej, ale to dlatego, że bardzo dużo dla was nagrywałem i robiłem relacje na Insta. Dlatego też, nie używajcie telefonów podczas lotu. Łukasz Czepiela ze swoim bolidem lotniczym. Właśnie go słyszymy, jeszcze go nie do końca widzimy. No powiedzmy, obiekt jutrzejszych westchnień, że tak powiem. Nie Aventador S, tylko Viper. Ten, nad którym cały czas wzdycham. Jutro będziemy go nagrywać. Teraz jesteśmy w trakcie kolacji. Uroczysta kolacja, jak widzicie, między samochodami. To tutaj, na parkingu, na trzecim poziomie zmieściliśmy jakieś 200 osób i kilkadziesiąt samochodów, ale największe wrażenie na tym parkingu podziemnym robi chyba jednak mimo wszystko Bugatti Chiron Sport. Piękna sprawa, ładnie to wygląda. Zobaczcie, prezentuje się idealnie. Tutaj cudem jakimś wjechała G-klasa w kwadracie. Mariusz jedzie G-klasą, G700 i słuchajcie, ma taki kapelusz fajny. Robiliśmy sobie teraz zdjęcia przy Chironie i uznaliśmy, że staniemy przy Chironie i zaczniemy zbierać na takie auto, co? Zdjęcia robiłem na początku i na końcu. Robisz super foty. Teraz mamy taki pokaz. W międzyczasie koncert Liber. A tutaj wykręcony go... Pani i panowie, waszy! Tutaj mamy proporczyk Positive Waste, który podpisują wszyscy, to dosłownie wszyscy uczestnicy. Możecie znaleźć wśród tych 200 podpisów podpis programu High Five. Dlatego oficjalnie na 9 Positive Waste jesteśmy również my. My, czyli wy. Tu nasze dziewczyny trzymają koszulkę z oryginalnym podpisem Horacio Paganiego. To jest własnoręczny podpis właściciela, twórcy Marki Pagani. To się kurwa nie przymierzaj. Chłopaki są hitem. Przydane! Kupił nawet ciebie. Przydane! W tym momencie ktoś wlicytował Lanosa, który rok temu został kupiony za 1800 zł. Teraz wlicytował go za 45 tysięcy złotych na licytacji charytatywnej, która właśnie się skończyła. Jędrek! Ja daję 45 tysięcy, ale nie mam prawa jazdy, więc wraca mi buta na kolach, a ja go odprowadzę śmigło. Milion 800 tysięcy złotych. Prawie dwie banie. Rok temu było 1 156 000. To jest niesamowite. Prawie dwie banie i że to nie ma końca. To i wszystko bez żadnych prowizji. Ja jestem wymęczony już tutaj. Bardzo wam w tej chwili dziękuję. Wow! W pierwszym rzędzie! Bardzo wam dziękuję! To już kolejna.
dzięki. Wtorek rano, czyli ten sam dzień, w którym opublikuję ten materiał dzisiejszy, ale to mega ważna informacja, za kilka godzin nagrywam pełny materiał z Dodge'em Viperem. Już jutro na YouTubie program High Five, oglądajcie kolejny dzień daily vlogów. Trzymajcie się i do jutra, cześć.